Aloha! Nie bądź knur, subskrybuj. Halo, halo! No? Kiedy start w ogóle był wcześniej. Halo, halo! No to kolejny odcinek, teraz tym razem z atakowaniem bossa. Tylko nagrywaliśmy do tego. Do bossa... jak on miał? Ten drzewiec cały? Dobra, nie ma drzewiec? Do drzewka nagrywaliśmy. Starzec. Do starca i... tak. Najpierw wam pokażę, co się zmieniło, a później zawalczymy z bossem. Jakim bossem? To później powiesz. Yagluth. I kto to jest? To jest przodek w poolingu, który się... mam nadzieję nie będzie nabijał mega. Tak, oni normalnie się nabijają. No, jest szkieletem podobno, jest po prostu pochowany i tak dalej i my mamy go pokonać. Dobra, to roztańczony gosku. Dobra, to co się zmieniło? Na pewno tron widzicie. Tu macie niby takie ławko ogrodzenia. Nie? Tu nie wiem czy widzieliście, to już chyba widzieliście. Lampy się pozmieniały, już nie trzeba ich podpalać co chwilę, nie licząc tych tutaj przy tronie. O, takie lampy mamy. O, tu się zmienił cały budynek. Dach inny. O. Mordera, pokaż ten dach. A no, na zewnątrz to będzie tak wygląda. No. Dobra, chodźcie przespać, bo jest ciemno. Łóżka to chyba już widzieliście, więcej dywanów mamy. Spać. Może coś będzie się śniło? Może. Jak zwykle nic. No oczywiście nic. My w ogóle muzyczkę jesteśmy, my na Mistlandy w ogóle poszliśmy teraz, nie? A powinniśmy później iść po pokonaniu tego właśnie bossa, co teraz chcemy go pokonać. A laga mam... Teraz cokolwiek widzieć. O, właśnie, tu stół akurat jak jesteśmy na górze, wam pokażę, nowy stół. Miałem na kamiennym wymienialni, wymieniałem go, bo po co? No, odsunęliśmy trochę wanę, żeby było łatwiej tam zrzucać rzeczy. Tutaj macie, o, takie, ten, mamy stare bronie, fajne skrzydełka, żłopiącego gostka piwo. Co jeszcze? No i teraz lepiej wam pokażę z zewnątrz, jak to wygląda. O, takie coś jeszcze mam. Nie wiem, co to jest, ale coś to jest. To jest nowy update. Twórców dużo dodali, jak widać. No i tak to wygląda z zewnątrz. A tylko z powodu lata, żeby było coś na lato. Mhm. Że jeszcze dużo dodali. Nie. No, co tu się podmienia? A dachy podadawałem nad stołami, znaczy, że można było ich używać, żeby się nie niszczyły co chwilę. Pole urosło masakrycznie. Mamy stracha na wróble w końcu z trofeum upiora. No i mamy nowy portal, tak, mamy farma mist, zaraz wam pokażę, o co chodzi. A, jak widzicie, nie wiem, czy to już było, ale już nie pamiętam, znaczy, bo dawno nie graliśmy, znaczy nie nagrywaliśmy grając, to nie wiem, czy widzieliście zbroję, ale mam taką zbroję i mamy, o, tutaj masakryczne pole magii kubków, które do many później będą. Chciałem już wcześniej odblokować manę, ale Dawid mówi, że nie, za wcześnie. To mamy gostka, który pilnuje. Ledwo zginął podczas tej budowy. O, tu są wieże, które będą później kusze na nich. Na przykład kusze będą do robaczków, na tych mniejszych, jak widzicie. A na górze będzie do ewentualnych murzeczków, które przylecą i będą chciały ogniem to nawalać. No, a jeszcze mamy tutaj ptyś otuni, który też służy chyba do many, a nie jestem pewien. I to jest dokładnie tam, gdzie wcześniej widzieliście teren, który przejęliśmy. Musieliśmy się cofnąć, bo tu się okazało, że to dobry teren do uprawy. Inne tereny są badziewne, się liczą jako skała. Nie przyszła żadna Franca? Nie przyszła tu. Nie. Wszystko mury niezniszczalne pobudowałem, że to jakoś dało się bronić i tak dalej, żeby jakieś medy nie przychodziły z zewnątrz, tak jak słyszycie na przykład tam syczenie. I jeszcze pokażę wam coś, tak, polanę już widzieliście, Farmę kostek, no to nieważne. Tam mamy, że farmi sobie kostki po prostu i tyle. Jest takie... Dobra, i tu skrzynki się pozmieniały, ale to jest taki mały szczegół. I zabudowałem świnki, tylko świnki niestety straciliśmy wszystkie. To jest... to zniszczyć. Nie, ja bym tu świnki później przeprowadził jakoś. Nie wiem, zastanawiam się. Chcę przeprowadzić świnki z miejsca dokładnie... to było... Tego miejsca? No, dasz radę. Okay. Ten i... obudowałem, bo nietoperki zeżarły. Nie miałoby świnki wrócić, ale pewnie świnki jakoś wrócę później. To jest za lagi, ale coś ostatnio laguje mi. No i to wszystko tutaj. Moc jeszcze. Pokażę wam, że jest kamienny w końcu. Nareszcie. Kusze stawialiśmy, ale kusze jak nie macie jakiegoś celu ustawionego, to bo kusza stała, czy tam gdzieś tam kusza stała. Nie macie celu ustawionego, to do wszystkich trzeba. Dosłownie do wszystkich, nawet do gracza. Gdybym ją postawił. No. Więc bez różnicy musicie ustawić na specyficzny cel, więc bardziej się to zbytnio nie opłaca, no chyba, że macie za dużo surowców. No i to jest... się prawda, bo to musi bossa ubić, żeby móc ustalić na bossa. No i tu jest, żeby właśnie podporki nie wchodziły. Tak, ostatnio widzieliście pewnie z eventu, że wszedł Menda i niszczył. Dobra, i jeszcze jakieś zmiany? Chyba już nie. Tą przetwórnię eteru przenieśliśmy gdzie indziej, bo się okazało, że uszkadza i takie tam bla bla bla. Więc idziemy na bossa. Tylko się wyspać. Kąpać. No. Umyj brudne stopki. I body dokładnie tutaj. Podaliśmy spory kawałek, tu jest gdzieś nasze tereny, czyli płynęliśmy tędy, musieliśmy wyjść tutaj z łodzi, jeszcze tutaj byliśmy na chwilę, królowa tu jest dopiero, ale to królowa później, no i po drodze też odwiedziliśmy, łyżeczki zdobywamy, czyli te miękkie tkanki, żeby w końcu magiem się zająć na kolejnego bossa. I to też trzeba zdobyć. Ja będę magiem, oczywiście. Dobra, chodź odpocząć. Ktoś wybrał, zaklepał i mnie odpał. Ja zawsze jestem magiem. Nie zawsze. No, tylko nie zastanawiam się, czy zbroję robić na maga, bo będę tak samo odporny jak z srebrnej zbroi, czyli wcale. Nie, gorzej. Jeszcze gorzej? No, w końcu tak, to szaty są, chodź odpoczywać, nie ma czasu. Ja już odpocząłem. Na ciebie. Dobra. Wziąłeś to na bossa? Tak. Przejęliśmy jakieś dziwne miasto z jebków. Mi się wydaje, że to specjalnie jest pod ten budynek pod bossa, bo była statuetka tutaj w środku, gdzie tam widzieliście po prawej stronie. O tu. Możesz odpowiedzieć na ogień? A on strzela ogniem? Lepiej mieć, wiesz? No może ja jednak pójdę. Czekaj, ja już pójdę. Pewnie już nie ma. Dałem życie. Nie no, coś tam było jeszcze. Tych potek nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy, ale tych nie zrobiliśmy. Dobra. Trochę chujowe jedzonkę zjadłem. I tak to wygląda. Widzieliśmy z daleka takie paluchy tam płynąc. Dokładnie tutaj gdzieś. I się domyślimy, że to będzie boss. Dobra, zrobię wam tu cięcie, póki Dawid nie przyjdzie Już jestem. Już jesteś, dobra. No to nie ma cięcia. Chodź. Są miksturki? Tam są. Na staminę mam trochę, niestety. Trochę. Ja mam 5 ich. Dobra, wyżłopać od razu. Może na tym ciznę też wyżłopać, nie wiadomo jakie obrażenia zadaje. Pierwsze co to se... kusza się nie opłaca. Czyli najlepiej młotek. No odpalaj. Dobra. Weź tutaj. Co? A ja mam odpalić. Dobra, to idź. Już? Gotowe? Może na skałę sobie wejść, że cię nie dopadł. Ale czekaj. Czekaj, stań tutaj, zdjęcie co zrobimy na miniaturkę. No dobrze, stań. No, dobra. A po chuj idę. Wzywam! A to wybuchło, okej. Jakby wziął tam co do ściany, co postawiłem, to bym stracił. Nie było jeszcze przecież. Gdzie te lepiej ziemia? Ja kurwa. Ciemna dusza, jak Luka została przyzwana. Idę ci pierdolić. Czemu go obudzić? No co mnie idzie pierdzielić? I on ma nóżki. On ja nóg. A ręka się porusza. Aha, czyli walczymy. Przeczytać jego opis. Ja mu nie zadaję odbór z obrażeń w ogóle. On się gasi. Dora, ogień był jednak dobrym pomysłem. Auć. Piorunami jeszcze nawala, jebany. No. Na nie w ogóle był dobry pomysł, to tam on się gasi za każdym razem. Aha. O kurwa. Drapaj go, później na mnie patrzy. No, co w ogóle nie dodaje. Nie, uciekam. A, on se po prostu machnął. On meteoryt też rzuca. To wszystkie na mnie. A, pal się. Puknął mi swoim wyziemem. No co mnie? On nacięty jest odporny, czy nie? Nacięty nie. Normalnie zdajesz mu ciętych. Auć. Maturyty na łeb se zrzucił, ja pierdzielę. Na ciebie zrzucił. Żeby jej blisko to agat... Dobra. Ziewa. Wydasz. Jak to wyglądało? Dochodzę na niego dobre, bo to jest taką nieumarłą. Nie. Daj, ziewał. Kuszo, nie ma co strzelać do niego nawet. No nie ma. Aury spora przebicie. Znaczy TT chyba jest odporny, bo dodawałem ten sam co kuszą. Pięte nie. Pięte jest kat, dodajesz mu normalne. Obuchowo dajesz mu też normalne i nieprzybijane są gorsze. Aha. Kurde pierdzielony szkielet, dobra. Pójdę, mu to zadaję. To wezmę go tymi szybkimi broniami zaatakuję. Nie. Auć. Mój ulubienik wchodzi jako mętka jedna. Pali się. Pomoc. To jest poń. W ogniu piekielnym. Uuu! 3 żyćka. Za 50 sekund będę mógł się lecieć, więc nawalam z daleka. Kamień niszczy, niszczy. Oddechem. Uff, co się nie dziwię? Zginąłeś? No. Prześmierć w sumie, no bo się kimkolwiek. No, w końcu jakiś potężny boss nas pokonał. Czy nie? Jak zwykle. Wejdź mroziarza. No, chyba to dobry pomysł. Nie lej go za bardzo. Chcę podejść. Jedzonko zjeść jakieś. Pulling! To i to. A, u góry to było. Ja idę. Ta polska wyproszona Gimba była dobrym pomysłem jednak. Munierek chory. Dobra, odszedłem mojego trupa? To tam stoi. A, chyba tak. Ja ty cały z tyłu. Dobra, jest daleko. Jest daleko, meteoryty we mnie strzelają, kurwa! Tylko w ciebie meteoryty. Już? Uspokoił się? Tak, tak. Czerwony się uspokoił. Gdzie są moje zwłoki? Chciałbym zabrać! Ty, moja zwłoka zniknęła. Nie, nie mogła zniknąć. Rozwalił chyba. Jak to? No nie ma nigdzie mojej zwłoki. Na pewno? Zajrzyj się. Zebrałem rzecz. Mójdeczku, daj mroziarza. Każdy chcesz go używać. Wiesz. Idę! Pierdolić wam! Nie, meteorytki, kurwa! Już uważasz na nie. O, porównać na ogień w ogóle nic nie daje. A, ten broń jest gorszy od mojej broni, którą posiadałem. A będzie żygał. Nie, nie żyga. Uciekaj od niego! Ja stoję z tyłu. Tak jak właśnie wkona ruch. Paląca dupa, paląca dupa. Oddał, to mi dużo obrażeń w końcu. Kurde, on podpala całym patrzeniem się na ciebie. Nie. Mógłbyś przejść ogień, który leżał na ziemi. Niech to nie uciekłem. A nie, on mi chucha tu swoim wyziewami. Mnie podpala. Enda, jedna. A, mam mniej niż połowę życia. Dobrze jest. Ja podejść się. Gdyby rękę, to chyba po meteoryce albo uderzenie. A gdy żyga, to możesz do niego na blisko podejść. I widzę, że... Nie być jakby co drugi ten sam atak. O, pod skałami jak siedzi, to nie może... A to trzecie może robić. Pod skałami cię może atakować z meteorytku. Gdy stoisz pod sufiratą, to nie atakuje cię z meteorytów. I gdy stoisz, masz na przykład przeszkodę, znaczy między nimi a samą przeszkodę, to nie może się promieniem dorwać. Meteorytki? Dobra, nawalają ten. Komenda jedna! Jakaś wziął dla mnie. Nie, zdarzenie było. No, wiesz, taka rada jako teraz pójdę. Mało życia masz? Ja też. Nie, dużo mam życia właśnie. Ali się pali. A, teraz mało życia założenia na blisko. Jasne, zaraz meteoryty. Wejdź na daleko. Może pod skałę wejdę. Meteoryty na ładnie rzucił. A nie, uderzenie. Nie, on prawo prosi do uderzenia, ale do meteorytów, dobra. Warto wiedzieć. Oj, kurde! Tak mnie jakoś wyhaczył pod tej skały. Zdychlony jestem. Mojego twarz jest brzydko. Coś ty powiedział? Bo też tak do niego za blisko, gdzie ziewała zieną. Dobra, idę. Nie zabijaj go, przypadkiem. Postaram się. Zginę zaraz. A my się podka skoczyła na ogień. Zaczął coś grubym wrażeniem do ognia. Chuja, daje ci ta podka na ogień. Dużo daje właśnie. Zacząłem ginąć szybko, bez tej podki. Gdzie ja lezę? Dobra, szybki odpoczynek. Ja obrywam mocno. Ja się leczę cały czas na szczęście. No dawaj, dawaj, Gostek, szybko odpoczywaj. La la, dobra, już odpocząłem, idę. Szybciej. Komar! I już straciłem regenerację. Dużo życia. Moje dwa trupki tam są. Mówiłem, że jest dobry, ale nie jest za dobry. Tam, dobra. Kurwa, śmieci zbieram. On mnie goni i nie prawie dogonić. Czy żadnego ataku nie może wykonać w tym czasie? Nie goni. Można tylko razie atak ręką na blisko. Ktoś mnie goni. Dobra, to jestem nieźle zbafowany. Jakbym nie miał kapa w nosie podki, to mogę atakować na blisko. Tak, jednak zostało inny atak wykonać. Nie, po prostu się kurzył. Ja inny atak wykonuję. Laserkiem. Chyba kapa? Nie, mega meteoryt. Lepiej się ruszaj. Dobra, tam. Nie za jakiś kalendary, nieważne. Nie wiem. Tylko to widzę, to więcej. Mi HP mam mniej więcej obrażeń zadaje. Już góra została pokonana. Wow. Ale zaśmierdziało? Sorry widzowie za te blaski. O! Pokaż to. Mówił. Pokaż to. Mugin. Pokaż to, pokaż to. Nie gadaj z nim, pokaż to. Trzeba jedną. Gdzie jest... Nie. Hugin. Gdzie jest Hugin? Tam na ogników. Tu jest. Gra... Witaj wędrowcy na Zosie. Munin, już mówiłeś to. Munin, dobra. A nie, to... Czy można pozdrowić? Munin? No. Munin to oni powiemy się teraz, a my już gubiliśmy. Bo się szybciej do Mistlandu. No właśnie, to my już go znamy. Przynoszę pozdrowienia od wszechojca. Jego oczy widzą przez moje noszę jego słowa na mym języku, utrzymaj się w jego łasce, a odwiedzę cię ponownie. Okej. Okay. Głupka! Co ta głupka daje? Nie chcę cię martwić, ale jeszcze raz trzeba go pokonać. Nie trzeba, ja jestem duszą. Trzeba, bo żeby nad stronę mieć głupkę. Fajna głupka, nie wiem czy... Zaraz po prostu przejść miecz zrobię. Jaki miecz? Nielegalne miecze robienie. Legalne, legalne. Kolejny zginąłeś podczas tej walki? Nie pytaj. Właśnie pytam, ile razy zginąłeś? Milion, już skasowałem też, nie wiem. Dwa razy chyba? No, ma się nie pchać. Ja dwa razy. Trzy? Ja przy kamienia trochę... kamieniarza. Co fontannę postawisz? To może tak. Ja postawię fontannę, no. To dobry pomysł, no może ty... bo ja dużo tu rzeczy buduję. Trzymaj. Kamień? I tak. Nie pchaj się. Kij dzicu. Gdzie to postawić? To będzie... A, to kamieniarza może. Nie ma. To ja może... O, tutaj postaw przy tych farmach. Czy przy tym... Ten kamieniarz jest. Tutaj na przykład 3 maksymalnie postaw. Kira odchodzą. Pozdrowienia. Istotnie dziwna... Co? Istotnie dziwna budowla. Ciekaw jestem, co ona przyciąga. Zasiądźmy tu na chwilę i zobaczmy, co się stanie. Wojowniku znudzonym. Poza tym to nie w mojej kwestii niańczenie takich jak ty do późnej nocy. Po prostu bądź czujna, pewnym, że zostaniesz nagrodzony. Okej. Okay. Ognik. Ty już znasz ognika. I co na ci ognik pojawia? To jeszcze na jednego ognika muszę poczekać. Buduj kolejną może. Nadchodzą. A, bo to tylko jedno daje. Nie wiem. Czy to szansę chyba. A, proponuję 3 ogniki. 15 żelaza. Mamy żelazo? Brakuje mi 2 żelaza. Zdawaj kamieniarze. Idź na mis 2 i rozbierz tam ten. Ogniwo. Chodź, no, ogni. Jest, mamy. Będziemy mieć plecak, widzowie. Dobra, idziemy zobaczyć tą moc, dawaj. 8 moc. Moc. Zrobię to na jednym nagraniu, a nie, że później będę ciął. Sorry, widzę, że tak, nie wiem, siorbam i tak dalej, ale chory jestem. No. Doceniłem taki chorobitek i siedzisz do domu teraz. Mhm. I to... Katar 7 bodajże jest, nie, to nie jest zwykły katar. Ale mi się wydaje, że to ma... Serio. Musicie przeszkadzać teraz. Odporność na ogień, mróz i piorun. Aha. A ty weź może szlama, ja wezmę go. Dobra. Albo nie, ja wezmę jelenia na razie, bo ja nie do poruszania się. Ale po to nam na odporność na piorun i tak dalej? Pójdź na ogień. Czeka na niego, on używa pioruny i on używa ognia. Walki. No i przeciwko magom z tego. Tylko. I to wszystko. Czyli magowie będą strasznie mało obrażeń nam zadawać. No. Dobra, to widzowie na razie. I może w kolejnym odcinku wam pokażę, co zrobiliśmy z tymi, no, plecakami i tak dalej. Ognikami, co się nam przeleciały z respiły, czy jakoś to można nazwać. A pokonie stworzyć. Drzwi. Miałem kliknąć, ale miałem rzecz, friend. Na razie. Płocyk. Na razie.